Jakie tragiczne informacje obiegły media? Czy aktor faktycznie został zastrzelony? Jako komentarz powiem, że aktor został zastrzelony podczas konfrontacji z trzema mężczyznami, którzy próbowali włamać się do jego samochodu. Johnny Waktor miał 37 lat i świetlaną przyszłość przed sobą. Informacje o zdarzeniu przekazała matka aktora, Scarlett Waktor. Jak relacjonowała, Johnny wracał z pracy w barze na dachu w towarzystwie współpracownika kiedy zauważył trzech mężczyzn przy swoim samochodzie. Myśląc, że pojazd został odholowany, próbował nawiązać z nimi rozmowę. W odpowiedzi jeden z napastników, mający na sobie maskę, zastrzelił go. Młodszy brat aktora, Grant, potwierdził, że Johnny został postrzelony w klatkę piersiową. Zaznaczył, że mimo wychowania w duchu południowych dżentelmenów, Johnny nie próbował walczyć z napastnikami ani powstrzymać ich przed kradzieżą. Po zastrzeleniu aktora sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Pomoc medyczna dotarła na miejsce około godziny trzeciej nad ranem czasu lokalnego. Waktora przetransportowano do szpitala, gdzie jednak stwierdzono zgon. Do tej pory sprawcy nie zostali zidentyfikowani, ale policja prowadzi śledztwo w sprawie incydentu, który pasuje do opisu zdarzenia. Johnny Waktor był znany głównie z roli w serialu Szpital Miejski, w którym grał w latach 2020-2022. Poza tym wystąpił w serialu Syberia oraz w wielu innych produkcjach, takich jak DOA, The, The Passenger, Westworld czy chociażby Hollywood Girl. Aktor zajmował się również produkcją, na jego stronie widnieją trzy nadchodzące projekty. Śmierć Johnny'ego aktora wywołała falę smutku i współczucia wśród jego bliskich, przyjaciół i kolegów z branży. Perry gwiazda Szpitala Miejskiego, opublikował na swoim profilu na Instagramie piękne wspomnienie o aktorze. Johnny Wacker był piękną, piękną duszą. Taki utalentowany. Wszyscy zostaliśmy oszukani na wiele lat, napisał Shen. O tragicznym zdarzeniu poinformował również John Lindstrom, kolejny współpracownik aktora. Johnny był jednym z tych rzadkich młodych mężczyzn w tym biznesie, który był miły, skromny i zawsze myślał o innych. Utalentowany młody chłopak, który po prostu chciał podzielić się tym talentem ze światem, napisał Lindstrom. Rodzinie, przyjaciołom i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia. Dziękuję że jesteś, koniecznie subskrybuj kanał. Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.